Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej, a moimi gośćmi jest dzisiaj Piotr i pan Sylwester Sośniak, nauczyciel. Witam serdecznie. Odgłosem Góry Zamkowej będzie dzisiaj gitara elektryczna. Piotr, powiedz nam coś więcej o tym instrumencie i dlaczego akurat dzisiaj tutaj z gitarą elektryczną? Bo wiem, że nie tylko na tym instrumencie grasz. Dzisiaj z gitarą elektryczną, ponieważ jazz jest to moje zdecydowanie jedno z większych zainteresowań, lecz w szkole muzycznej jestem na gitarze klasycznej. To jest mój priorytet i gram już od 8 lat. Mhm. Gitara elektryczna, powiedz nam może o jakichś różnicach. Lepiej się gra na tej elektrycznej, na tej klasycznej? Gitara klasyczna jest bardziej wymagająca. Na gitarze elektrycznej jesteśmy w stanie pomagać sobie różnymi barwami, a na gitarze klasycznej tylko my jesteśmy w stanie wykonać wszystkie dodatki i tego typu rzeczy. Ty grasz jeszcze na innych instrumentach? Tak, gram jeszcze na pianinie. To jest mój dodatkowy instrument, a w przeszłości grałem 2 lata na saksofonie i próbowałem swoich sił w grze na flecie. To do którego instrumentu ci tak najbliżej? Właśnie do tej gitary elektrycznej, do tych dźwięków? Tak, zdecydowanie tak. A takim największym wyzwaniem dla ciebie właśnie ucząc się grać na tej gitarze elektrycznej było co? Co ci sprawia najwięcej problemów? Obok siedzi nauczyciel, to zaraz też zapytamy. Zdecydowanie sumienność i ćwiczenie po kilka godzin dziennie, każdego jednego dnia. No właśnie, to teraz tutaj do pana Sylwestra skieruję pytanie. Łatwo się nauczyć na gitarze elektrycznej grać? Czy trzeba mieć właśnie tą podstawę, bazę tej gitary klasycznej? Zasadniczo podstawa nie jest potrzebna, ale bardzo pomaga, bardzo pomaga. Te podstawy gitary klasycznej są niesamowicie pomocne. Jest to taki fundament, który pozwala, jeżeli przechodzimy później w gitarę elektryczną, do nauki tej nowej harmonii, improwizacji i tak dalej, to jest to piękna, piękna pomoc. Nie da się tego przecenić. No dzisiaj tutaj gitara elektryczna w roli głównej. To jakieś ciekawostki na temat właśnie gitary elektrycznej, panowie? Piotruś. To może powiem, że pierwsza gitara elektryczna była stworzona w 1931 roku, a pierwszy instrument seryjny, jakim jest Fender Telecaster, który tutaj... Czyli ten model? Dokładnie to. Był wyprodukowany w 1951. Jaki utwór dzisiaj zagracie? Dzisiaj zagramy improwizację demo. Dziękuję bardzo i słuchamy w takim razie. Dziękuję. Dziękuję.